Radio Wnet, www.wnet.fm. 9:57 w Warszawie i oddaję głos do studia w Warszawie. Przypomnę, że dzisiaj zmarł premier Jan Olszewski. Miał 88 lat, był premierem Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991-1992. W studiu, w naszej paście na piątym piętrze, Krzysztof Skowroński i Wojciech Piotr Kwiatek. I właśnie Wojciech Piotr Kwiatek będzie wspominał premiera Jana Olszewskiego, dlatego że z premierem Janem Olszewskim współpracował. To prawda. Witam państwa, witam cię, Tomku. To bardzo smutna wiadomość. Premier Olszewski oczywiście nie był człowiekiem młodym, ale do ostatnich chwil zachował rzeźwość patriotyczną, zachował sąd o współczesnej polskiej rzeczywistości politycznej. Przypominam sobie nawet niedawno taki materiał z internetu, gdzie powiedział: uważam, że Jarosław Kaczyński nie powinien zostać premierem. To taka reakcja na różne głosy, że właściwie po co tam trzymać jakichś figurantów, skoro i tak wiadomo, kto rządzi z drugiego, z tylnego fotela. Proszę państwa, poznałem premiera Olszewskiego w 91 roku. Byłem wtedy szefem biura prasowego czegoś, co nazywało się Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum. To ta poprzednia partia przed Prawem i Sprawiedliwością, oczywiście założona i prowadzona twardą, patriotyczną polską ręką przez Jarosława Kaczyńskiego. Pierwsze takie większe spotkanie było przy okazji wywiadu, jaki robiłem z premierem Olszewskim do tygodnika Centrum. Zbliżały się wybory, te pierwsze wolne wybory, demokratyczne w pełni, i na ten czas, no myślało się, że może to przetrwa, ale okazuje się, że nie, że tylko na czas kampanii wyborczej powstał tygodnik Centrum, tak się to nazywało. Bardzo dobre, żywe, takie reagujące ostro pismo. I dlatego pisma robiłem wywiad z panem premierem Janem Olszewskim. Pamiętam pierwsze pytanie, jakie mu zadałem. No, niestety nie pamiętam wszystkich szczegółów odpowiedzi. Zapytałem go: panie mecenasie, jaka byłaby pańska pierwsza decyzja, gdyby pan został premierem? No co premier zaczął odpowiadać, że on jest przekonany, że to jest bardzo mało prawdopodobne, ale gdyby, i tutaj zaczął. No i kilkanaście dni później oczywiście został premierem. Tak zwana Duża Piątka przegłosowała. W tej Dużej Piątce, co ciekawe, były na przykład ZHN, który później zupełnie zmienił kurs. No, lokomotywą było oczywiście Porozumienie Centrum. I później dwukrotnie miałem okazję prowadzić biuro prasowe koalicji, którą zawiązywali premier Olszewski z ministrem Antonim Macierewiczem, jako taką, no, próbę ratowania tego, co się da jeszcze. No niestety to się kończyło tak, jak się kończyło, dlatego że to już był czas, proszę państwa, kiedy tak zwany hejt, czy kiedy ostra nagonka ze szczuciem, psami i tak dalej, się zaczynała, i już wtedy wiadomo było, że obóz patriotyczny nie będzie miał łatwego życia. Ta koalicja nazywała się, o ile pamiętam, Koalicja dla Rzeczpospolitej, czy Koalicja dla Polski. Jakie ja wrażenie odniosłem z tych spotkań? Premier był po pierwsze człowiekiem bardzo rozważnym. Zastanawiał się, zanim odpowiedział. I już jak zaczął natomiast mówić, to już wiadomo było, że tych słów trzeba słuchać. No, bardzo przepraszam, taki podniosły ton, ale w takich chwilach to się takie słowa pchają, takie spiżowe kwestie wygłaszał, tak bym to po prostu nazwał. I wiadomo było, że ten człowiek na ustępstwa nie pójdzie. Nie pójdzie tak dalece, że kiedy zostawał premierem, to nominacje, powołanie na premiera, co jest normalnie obowiązkiem prezydenta, a prezydentem był wtedy Lech Wałęsa, to Lech Wałęsa zlecił tę misję swojemu, no, powiedzmy, szefowi gabinetu, czy tak, swemu dawnemu kierowcy, czyli po prostu Mieczysławowi Wachowskiemu. Był to skandal swoisty, ale premier zniósł to z godnością
I później, jak się okazało, w ciągu tych 6 miesięcy, bo to tylko 6 miesięcy trwało do nocy z 3 na 4 czerwca, do tak zwanej nocy długich noży, okazywało się, że można i odrobinę przez 6 miesięcy popchnąć gospodarkę, że można odrobinę zahamować bezrobocie, które było wtedy bardzo wysokie. Krótko mówiąc, po tych 6 miesiącach, jak premier odchodził, to odchodził z dobrym remanentem, że tak się wyrażę. Przypominam sobie też i myślę, że nie jeden ze słuchaczy natychmiast sięgnie do domowego archiwum i wyciągnie stamtąd słynną płytę ze słynnym filmem Jacka Kurskiego pod tytułem Nocna zmiana. To jeden z najważniejszych momentów w ogóle w historii Polski XX wieku na pewno, a w tamtym czasie no to po prostu porażające, bo tam wtedy było i wszystko. I Tomasz Lis, i Monika Olejnik, którzy tylko czekali, żeby się ta rzeźnia dokonała. Tym razem, żeby odwołać premiera Olszewskiego, Wałęsa przyjechał do Sejmu. A w tym czasie, co robił premier Olszewski? W tym czasie premier Olszewski, to się zdarzyło chyba tylko raz, ja nie wiem, niewiele takich sytuacji miało miejsce, przemówił w spiętych razem, technicznie spiętych razem, obu kanałach telewizji publicznej, czyli jednocześnie w jedynce i w dwójce. No niestety później musiał wrócić do Sejmu i usłyszeć, że głosami liberałów, tam jakiś partii przyjaciół piwa i tak dalej, został odwołany. Jedno z najważniejszych kwestii, jakie wtedy powiedział, brzmiała: nie składam dymisji. A na koniec powiedział, że on marzy tylko jednym, żeby jak wyjdę z tego budynku i będę mógł się poruszać po warszawskich ulicach bez eskorty, bez ochrony, co mnie bardzo usztywnia i bardzo irytuje, to mam nadzieję, że będę mógł każdemu z mijających mnie warszawiaków spojrzeć w oczy. I tego wam państwu, posłom, życzę po tym głosowaniu. Tak to się skończyło, proszę państwa. To było wspomnienie Wojciecha Piotra Kwiatka. Przygotowujemy oczywiście specjalne wydania programów poświęcone świętej pamięci Janowi Olszewskiemu, który dziś zmarł w szpitalu, przeżywszy 88 lat. W tej chwili na zegarze godzina 10:04 i oddajemy głos do studia w Dublinie. Tomasz Wyranowski, Tomasz Szustek, jest 9:04 w Dublinie, 10:04 w Krakowie i w Warszawie. Tak jak powiedział Krzysztof Skowroński, specjalna oprawa Kuriera Wnet i program popołudniowy dzisiaj piątkową porą, a my wracamy do studia Dublin, ale jeszcze nostalgicznie. Oktawia Kawęcka i jej jazzowi przyjaciele, nagranie The Way. Mały kształt, dużo znaczeń. Oddaję to do twoich drzwi, bo tam, gdzie jestem, aby wejść, nie musisz już teraz pukać. Radio Wnet, www.wnet.fm